Hej, siemanko, wam z tej strony Lukasyk, witam was w takim jakby vlogu. Zaprosiłem dzisiaj Kubę, on się specjalizuje w czym? Sporty, sztuki walki, jazdy na BMX-ie, ogólnie. Sport. Teraz ja. Co cię skłoniło do tego, żeby uprawiać właśnie taki sport? Znaczy, wcześniej trenowałem przez 8 lat mieszane sztuki walki. Co ci zajarało w tym? No ogólnie mój wujek trenował kiedyś i tak mnie zabrał w pierwszej klasie podstawówki, od tamtej pory tak już. A co konkretnie trenowałeś? Co się znajdowało w tym właśnie, w tych mieszanych sztukach walki? Jakiś kung fu, karate, coś? Było trochę boksu, zapasów, trochę MMA, jakieś tam chwilę Muay Thai, coś. MMA trochę. No tak jak mówię, no mieszane sztuki walki. Mówisz, że jeździsz na BMX-ie. Czy jak zaczynałeś? Znaczy jeździłem, teraz obecnie nie mogę, nie pozwalam to zdrowie, mam poważną kontuzję z kolanem, bo mam zerwane więzadła strzałkowe. Zaczynałem w sumie od jakiegoś tam, że tak powiem, ciężkiego kloca, bo ten rower no dużo ważył, dostałem go na komunie, taki złomek trochę był, no ale było takie małe oczko w głowie. No i zaczynało się tam ze starszymi chłopakami jeździć na skateparki i oni tam wszystko pokazywali. Ja oczywiście dzień w dzień wracałem z dart, cały poobdzierany do domu, wszystko, kolana pozdzierane, łokcie pozdzierane, zdarzało się też twarz. Twój pierwszy trik, który wykonałeś i najbardziej ulubiony? To? Zanim nauczyłem się bunny hopa, był to foot jump tail whip, czyli stawanie na przednim kole, obracanie ramą o 360 stopni. I to w sumie się nauczyłem w czwartej klasie podstawówki, może już kręciłem. Czy jesteś fajbem? Nie. Dlaczego? Po co? No ale dlaczego? Nie wiem, dla mnie to nie ma większego znaczenia. Czy uważasz, że fajmy nie powinny się udzielać w życiu takim normalnym? Czy powinni bardziej właśnie zabierać głos w życiu społecznym? To znaczy, według mnie fame to jest po prostu zwyczajny człowiek, tak jak my, tyle że fame to jest pojęcie względne, bo jego fame stał się z tego, że po prostu wiele ludzi go lubi. Znaczy lubi, tak jakby próbuje naśladować to, co on robi, tak podoba mi się to, co on robi, przez to się robi fame, że tak powiem. Ale to jest tylko określona liczba osób, skaterzy i tak dalej, ci, którzy uprawiają sport, co nie? No tak. Znaczy jest dużo fejmów, na przykład z AWBMX chłopaki, tak, no to są, że tak powiem, fejmy no na dosyć wysokim poziomie. Chłopaki z Klawo, z Elbląga też ich wszystkich pozdrawiam. Trochę odbiegliśmy od tematu, ale czy uważasz, że sport, ten, który uprawiasz, jest dosyć niebezpieczny? Znaczy zależy właśnie jak się go uprawia, tak? Jeżeli siedzi tak jak ja na streetie, typu płasko, tak? Chodnik i tyle mi wystarczy. Ewentualnie skatepark, jakieś tam małe skocznie, bowle, nie bowle. No to jest bezpieczne, tylko oczywiście podstawą to ochraniacze i kask. No i zdrowy rozsądek do tego, żeby nie skakać z najwyższych schodów pod zamkiem, no to jest oczywiście nierealne. No ale jeżeli ktoś lata na dircie, typu skocznie, które są na przykład dwumetrowe, tak? I lądowanie jest 8 metrów dalej, no to już jest niebezpieczny sport. Czy w Lublinie jest jakiś skatepark, który polecasz? Jeżeli w ogóle jest. Tak, są skateparki. Taki typowy skatepark jest na przykład na Błoniach. Fajnie się tam jeździ, też polecam tam pojechać, zobaczyć miejscówkę. Niedawno powstała Arena Progresu. Jest to naprawdę wypasiony skatepark w budynku, niedaleko Alizówki. Tam jest wszystko, można skakać sobie na jumpboxach. Można latać sobie w gąbki, jakieś tam nowych triczków się uczyć. No są roliny, no to jest stromy zjazd po prostu z rampy, tak on ma, no naprawdę jest wysoki, jest stromy, zjechać z niego tu jest szczyt, za nim jest hopka od razu. Także jest naprawdę bardzo fajne miejsce, w wielu rzeczy się można nauczyć szybko. Czy to, co sobie zrobiłeś w nogę, ogranicza cię jakoś w jakimś stopniu, żeby dalej nie uprawiać, nie uprawiać tego sportu, czy dalej dążysz do tego, żeby dalej jeździć? To znaczy, no na razie dam sobie spokój z jeżdżeniem, tak, no bo wiadomo, zdrowie jest ważniejsze. Bardzo mnie to ogranicza, bo nie mogę jeździć na nartach, na łyżwach, na rolkach, na rowerze, w sumie żadnego sportu nie mogę uprawiać, z wyjątkiem szach i pływania. Nawet mama mi już kupiła szachy, także powinno być dobrze. No nie wiem, no na razie czeka mnie rehabilitacja i prawdopodobnie operacja na kolano.
Oprócz jeżdżenia na BMX-ie, czy uprawiasz jakieś jeszcze inne sporty? Lubię pływać, jeździłem na snowboardzie, na nartach, na rolkach jeździłem, na łyżwach, biegam często. No i tak jak mówiłem, no, teraz w sumie siłownia tylko. Czy wydajesz jakieś fundusze na to, żeby dalej zajmować się właśnie BMX-ami i tak dalej? To znaczy, w sumie nie, no teraz sprzedaję rower, tak, wcześniej, no wsadzałem trochę w ten rower, tak, bo częściej wiadomo się zużywają, no i nie są one tanie do tego roweru, tak. W przeciętnym rowerze piasta tylna kosztuje 100 zł, prawda, tam może nawet mniej, no a do BMX-a już taka dobra piasta kosztuje około 500-600 zł. Mówią, że sport jest dosyć zdrowy dla zdrowia. Co o tym sądzisz? Znaczy, sport to zdrowie, tak, ale no niekoniecznie, tak, zależy jaki sport uprawiamy i no i po prostu jak go uprawiamy, tak, no jeżeli ktoś pływa, no to wiadomo, samo zdrowie, tak, jazda na nartach, no to też jest zdrowie, ćwiczenie kondycji, bieganie to też jest zdrowie, ćwiczenie kondycji, wszystko, no ale na przykład jazda na BMX-ie sprzyja zdrowiu, może tak, wyrabia nam się kondycja, wszystko, mięśnie nóg, no ale no to jest niebezpieczny sport, tak samo jak sporty ekstremalne typu na przykład rajdy samochodowe, tak? Wielu ludzi na tym ginie, no i wcale nie jest to zdrowie. Czy polecasz jakieś siłownie, które, czy w ogóle masz coś takiego, że chce ci się chodzić na siłownię, by dalej trenować nogi bądź jakieś inne partie, prawda, ciała? To związane aktualnie z BMX-ami i tym właśnie sportem. Nie, teraz w sumie już teoretycznie na siłownię to tak dla siebie, tak, żeby się, że tak powiem, nie spaść i nie zastać. Rozumiem. To chyba na tyle. Mi się wydaje, że byłeś wyczerpujący. Hejtujmy Krukowskiego. Aha, właśnie, jeszcze miały być takie hejty skierowane do pewnej osoby. Jest to... Kacper Krukowski. Nie powiemy z jakiego miasta i tak dalej, ponieważ to jest wszystko zastrzeżone, choć mieszkamy w Lublinie. I pozdrawiam pedała Michała Nieściora. Dobra, Kuba, pozdrów widzów, których nie masz. Na razie, tępe chuje. Właśnie, zrób kapitana bombę. Kapitan bomba.